Witamy w drugim odcinku Słowonoc, Dobranoc. Dzisiejsze pytanie bierze się z tekstu 9 rozdziału Ewangelii Mateusza, wersety od 15 do 17. I powiedział im Jezus: czy przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany i wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo taka łata ściąga nieco szatę i rozdarcie staje się gorsze, ani nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, a wino wycieka i bukłaki się psują, ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. O co Jezusowi tak naprawdę chodzi? Zanim odpowiemy sobie na pytanie, musimy dostrzec, co jest kontekstem całej myśli Jezusa, tego wszystkiego, co Jezus mówi. Mianowicie kontekst sięga historii celnika Mateusza, którego Jezus powołał i w którego domu spożywa wieczerzy. Jezus przebywa tam wraz z Mateuszem, z innymi celnikami i grzesznikami. Oczywiście grzesznicy są pogardzani przez faryzeuszy, którzy uważają się za ludzi sprawiedliwych. Dlatego zadają pytanie na temat relacji Jezusa z tymi, którymi pogardzają. Zadają to pytanie o dziwo uczniom, nie samemu Jezusowi, choć doczekają się odpowiedzi z ust samego Jezusa. Celnicy oczywiście są pogardzani ze względu na pracę, jaką wykonują. Są zatrudnieni przez Rzym, są symbolem okupacji i jednocześnie są symbolem kolaboracji. Natomiast grzesznicy, jest to kategoria tych wszystkich ludzi, którzy z różnych względów życiowych, społecznych, stylu życia, jaki prowadzą, nie spełniają standardów religijnych. Innymi słowy, dla faryzeuszy są obiektem pogardy ze względu na to, iż faryzeusze uważają siebie za tych, którzy wypełniają prawo i religię, wszelkie jej nakazy, natomiast tamci zasługują na pogardę ze względu na to, że tego nie czynią. Zatem w ten sposób faryzeusze czynią siebie lepszymi od tych wszystkich, których nazywają celnikami i grzesznikami. W odpowiedzi na zarzut de facto, który pojawia się w pytaniu, Jezus mówi do faryzeuszy, że to nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. Ci, którzy się źle mają. Jest to rzeczywista mądrość Jezusa, jest to też mądrość ludowa. Nikt nie potrzebuje lekarza, jeśli się czuje zdrowy. Raczej nikt nie chodzi do lekarza, jeśli nie ma żadnych objawów choroby. Przypomina mi się w tym miejscu fragment z Księgi Izajasza, z rozdziału 53, werset 5. Znaczy, on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Jezus wyraźnie wskazuje swoje odpowiedzi na misję, z jaką przyszedł do świata. Jezus wyraźnie wskazuje na swoją misję, jako tego, który przyszedł i przynosi uleczenie. A zatem jako lekarz idzie do chorych. Skoro faryzeusze uważają się za zdrowych, lekarza nie potrzebują. W wersecie 13 Jezus kieruje uwagę faryzeuszy na Stary Testament, cytując proroka Ozeasza. Wszak faryzeusze uznają siebie za znawców Pisma. Zatem powinni to zrozumieć. Powinni zrozumieć to, co Jezus do nich mówi. A jednak nie rozumieją. Dlatego Jezus ukazuje im to, czego tak naprawdę pragnie Bóg. Mówi im, by zwrócili się do Pisma i nauczyli się znaczenia tych słów, które wypowiedział prorok Ozeasz. Ponieważ swojej powierzchownej sprawiedliwości, nastawionej na to, by ludzie widzieli ich dobre uczynki, zapomnieli o istocie sprawy, że Bóg nie ma upodobania w zewnętrznym kulcie, jeśli nie towarzyszy temu przemienione serce. Zwróćmy uwagę, że na scenie pojawiają się też inne osoby. Nie faryzeusze, ktoś zupełnie inny. A mianowicie uczniowie Jana. I oni przychodzą z pytaniem. Ewangelista Łukasz odnotowuje, że to pytanie zadali faryzeusze. Być może, że uczniowie Jana rzeczywiście zadali to pytanie w imieniu swoim oraz towarzyszących im faryzeuszy. Innymi słowy, faryzeusze dalej nie znikają ze sceny. Tym razem, w odróżnieniu od pierwszego pytania, które zadają faryzeusze uczniom o Jezusa, tym razem uczniowie Jana zadają pytanie Jezusowi o jego uczniów. W jednym i w drugim przypadku to pytanie jest formą oskarżenia w stosunku do Jezusa. Za pierwszym razem chodzi o przykład, jaki daje Jezus swoim uczniom oraz wszystkim innym, którzy go obserwują, ponieważ czyni coś, co jest wbrew powszechnej praktyce sprawiedliwych faryzeuszy. W tym przypadku natomiast pytanie jest o to, czego tak naprawdę Jezus ich nauczył, skoro nie czynią tego, co czynią uczniowie Jana i faryzeusze. A mianowicie chodzi o praktyki religijne, chodzi o praktyki ascetyczne. Dlaczego Jezus nie uczy swoich uczniów doskonalenia się poprzez praktyki ascetyczne? Jezus, odpowiadając na zarzut, ilustruje go obrazem wesela i mówi, jeżeli pośród przyjaciół pana młodego jest pan młody, czy przyjaciele powinni się smucić?
retoryczne pytanie. Oczywiście, że nie. Co ma wspólnego wesele ze smutkiem, jaki symbolizuje post? Post związany z długą modlitwą. Dopóki Jezus jest pośród uczniów, trwa wesele i radość. Nie ma miejsca na post. Kiedy natomiast Jezus zostanie zabrany, przyjdzie czas na post i na modlitwę. Cały czas pytania, jakie padają i odpowiedzi Jezusa, których udziela, odzwierciedlają Jego myśl o tym, że ludzie, którzy zadają te pytania, nie rozumieją istoty problemu. Widzą tylko to, co zewnętrzne, nie dostrzegając tego, co wewnętrzne. Widzą sprawy zewnętrzne, przejawy praktyk zewnętrznych, religijnych, ale nie widzą istoty wymagań prawa rytualnego i tego wszystkiego, co jest z tym związane. A mianowicie, że Bóg bardziej pragnie miłosierdzia niż ofiary. Zatem wszelkie praktyki, których faryzeusze czy uczniowie Jana wymagają od Jezusa i Jego uczniów, są pozbawione sensu, jeżeli nie są oparte na miłości bliźniego. Jezus kontynuuje dalej swoją wypowiedź, przywołując dwa obrazy. To częsty zabieg w retoryce biblijnej. Na przykład w Ewangelii Łukasza mamy słynne przypowieści na temat zaginionej owcy i zaginionej monety, syna marnotrawnego czy starszego syna, który pozostaje ze swoim ojcem. One wszystkie ilustrują tę samą myśl lub te same myśli. To, co czynią faryzeusze, to de facto stara szata, która jest dziurawa i odsłania nagość, czyli wstyd. Jezus wskazuje tym samym na religię faryzeuszy jako na coś wadliwego, a Ewangelia, którą głosi, nie może być łatą zasłaniającą to, czego brakuje faryzeuszom. Mówiąc o bukłakach, przywołuje znany słuchaczom obraz. Otóż skórzane bukłaki, kiedy były nowe, charakteryzowały się swego rodzaju rozciągliwością, elastycznością. Więc kiedy nalewano do nich młode wino, które dopiero fermentowało, ciśnienie, które było wytwarzane wewnątrz bukłaka, nie rozrywało tego bukłaku, ponieważ bukłak dzięki swojej elastyczności dostosowywał się do tego ciśnienia. Stary bukłak, który był już użyty, nie miał tej elastyczności, tracił ją. I wobec tego, kiedy nalewano do niego młode wino, które dopiero fermentowało i wytwarzało się ciśnienie, to ciśnienie mogło rozerwać ten bukłak. Jezus zatem wskazuje, że istotą tego, czego pragnie Bóg, nie jest zewnętrzna forma religijności i legalistyczna samosprawiedliwość wyrażona w bezkompromisowym, niemal nieludzkim zachowywaniu przykazań. Bóg pragnie raczej miłosierdzia. Dlaczego? Bo sam jest miłosierny. A okazał to w Jezusie, który przyszedł do tych, którzy są chorzy, których toczy choroba grzechu. Jeśli ktoś uważa, że jest wystarczająco sprawiedliwy, by zasłużyć sobie na Bożą nagrodę, niech wróci do Pisma i się nauczy, jak to powiedział Jezus faryzeuszom. Ewangelia nie jest łatą, którą można naszyć na starą szatę uczynkowości i fałszywej religijności. Ewangelia jest dobrą nowiną o zupełnie nowej szacie, którą Bóg przywdziewa każdemu, kto wierzy w Jego Syna. Ewangelii nie wciśniemy w ramy ludzkiej religijności, która oczekuje od Boga zasługi za swoje czyny, ale jest winem, które wlewa się do nowych bukłaków, do serc ludzi, które Bóg otworzył swoją łaską.